Spotkaliśmy się dzisiaj w punkcie selektywnej zbiórki odpadów w Karlinie w związku z Światowym Dniem Recyklingu, który będzie obchodzony jutro, czyli 18 marca. Jak widzicie, najmłodsze pociechy nasze, najmłodsi nasi mieszkańcy mają możliwość zapoznania się ze sposobem prawidłowej segregacji odpadów. Jest to, myślę, bardzo istotne, żeby od jak najmłodszych lat nauczyć dzieci, jak prawidłowo powinna odbywać się segregacja. Wiemy, jak jest to ważne dla naszego środowiska. Wiemy też, że dzięki segregacji możemy płacić wszyscy mniej za odpady. Dlatego zachęcam wszystkich do tego, aby segregowali odpady. Jest to z korzyścią dla środowiska, dla nas wszystkich. Takie działania mogą się przełożyć na niższe opłaty za odpady dla naszych mieszkańców, ponieważ jest wtedy mniej odpadów niesegregowanych, zmieszanych, które tak naprawdę najwięcej nas kosztują. Z okazji Światowego Dnia Recyklingu zachęcam wszystkich, żeby nawet w dniu dzisiejszym oddawali odpady selektywnie zebrane, a dla wszystkich, którzy tutaj dzisiaj trafią, będzie upominek taki wiosenny. Zapraszamy serdecznie.